Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jestem w Dolinie Bugu. Kiedyś podczas jednego z wypadów, zresztą byliście tego świadkami, odkryłem tutaj taką wiatę, teren prywatny, tabliczka i tam dokonałem pomiaru, zastanawiając się, czy w przyszłości to miejsce nie byłoby interesującym po to, by zrobić w nim właśnie wschód słońca. Teraz po kilku tygodniach przyjechałem. Tu jest właśnie owo przepiękne zakole. Być może też widzicie szron na krzaczkach, które są tutaj na dole. Tak, temperatura już jest temperaturą ujemną. Dlatego też zmiana w odzieży. Być może też wkrótce zajdzie konieczność zmiany czapeczki na bardziej zimową. Tak sądzę, bo wiatr jest już taki dosyć ostry, nieprzyjemny i myślę, że lepiej jest dbać o swoje zdrowie, szczególnie w tej takiej dosyć skomplikowanej sytuacji, którą mamy obecnie. Na razie powłoka chmur jest dosyć gęsta. Wprawdzie widać już takie leciutkie prześwity, jakieś róży, jakieś czerwieni, ale na razie jest to wszystko jeszcze bardzo, bardzo gęste. Zacznę jednak przygotowywać sprzęt z nadzieją, że za te 40 minut ukaże się słońce nad horyzontem, a ja będę mógł zrealizować swoje poranne zdjęcie. Jednak czas na zimowe uzupełnienia. Jest bardzo duża wilgoć, także na razie czapeczka z łosiem znika, a w sezonie zimowym będę częściej występował właśnie w owej pięknej czapce, zwanej popularnie czapką uszanką. Mam nadzieję, że autofokus mnie w niej rozpozna. Nie wiem, czy bardziej będę potrzebował dzisiaj obiektywu 70, 200 czy 200, 500, ale czas na to, żeby to po prostu sprawdzić. Oczywiście może być trochę szkoda, gdy okaże się, że tłukłem się przez 2 godziny nocą i nie będę miał ani skrawka światła, ale taki to już los fotografa. W tym momencie, dokładnie właśnie teraz, powinno się pojawiać nad horyzontem słońce. Jak widzicie, jest absolutnie nieobecne. Jeszcze sprawdzę, co na to SAT-24, ale coś mi się wydaje, że mogę nie mieć tutaj, nie, troszkę zasięgu jest, może akurat będzie go na tyle dużo, że pokaże mi, co się dzieje za zachmurzeniem. No, w teorii nie powinienem mieć tutaj żadnych chmur. Prawdopodobnie jest to zamglenie, ale niestety niweczące mój plan. Poczekam jeszcze. Słuchajcie, w takich sytuacjach czuję się żal, czuję się rozgoryczenie czy rozczarowanie, ponieważ wyjazd ten był obarczony wysiłkiem i to dosyć intensywnym wysiłkiem. Akurat musiałem tutaj podróżować 2 godziny, czyli odpowiednio wcześnie wstać, przygotować się do tego wyjazdu, przygotować też sobie jakieś założenia, plan. Mnóstwo rzeczy nie jest w fotografii krajobrazowej zależnych od fotografa. Między innymi pogoda. To, że prognoza pogody jest, czy była, jak najbardziej optymistyczna, w terenie już okazuje się, że taka ona nie jest. No i teraz, ze względu na to, że oczekiwałem owego wschodu słońca i tarczy słonecznej, która powinna się pojawić tam na zakolu w pobliżu owej samotnej sosny, okazuje się, że moje marzenia tym razem się nie spełnią. Być może będę musiał na to zdjęcie poczekać jeszcze znacznie dłużej, bowiem nie jestem w stanie tutaj przyjeżdżać każdego dnia. Tak jak przed chwileczką Wam powiedziałem, odległość jest spora.
ale w jeździe spora, bo tak fizycznie ona nie jest nazbyt duża. Po prostu w tym rejonie są dosyć kiepskie drogi, a co za tym idzie, jazda jest dosyć wolna. Zresztą także przyjąłem sobie taką zasadę, że jeżdżę dosyć wolno, szczególnie przez tereny leśne czy łąkowe, bowiem tutaj zwierząt jest jeszcze dosyć dużo i bardzo łatwo o wypadek. Być może i także do Was docierają informacje dotyczące na przykład kolizji z łosiami. Tak, to się po prostu tutaj bardzo często zdarza. Jeszcze będę czekał, ponieważ zaczął wiać wiatr i może po prostu ta pogoda jeszcze się zmieni. Wydaje mi się, że myślę życzeniowo, no ale chciałbym, żeby te moje marzenia jak najczęściej się spełniały. Minęła już godzina od wschodu słońca i dopiero teraz zaczyna się tak delikatnie gdzieś ono pojawiać, ale już jest bardzo, bardzo wysoko. Przed chwileczką jeszcze przepłynęła tutaj rodzina łabędzi. A cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak przez chwilę jeszcze się zastanowić, co ze sobą dzisiaj robić. Muszę się przyznać, że dzisiaj słonko ewidentnie ze mną pogrywa, bo co chwila wszystko się zmienia. Wymaga to olbrzymiej cierpliwości z mojej strony. Teraz skoncentrowałem się na odbiciu w wodzie i czekam, aż pojawi się słońce w formie takiego okręgu i być może będzie odbijało się tak bardzo, bardzo ładnie w tafli wody. O, jest słońce. Akurat. O, teraz będzie dobrze. Okej. No, to jest taka naprawdę zabawa teraz. Dobrze. Teraz się udało. Super. Teraz kolejne ujęcie. Pięknie, bardzo ładnie. Teraz. Okej. Dobrze. Bardzo ładnie. Też to słońce oczywiście jest teraz w kadrze bardzo małe i nie jest to takie słońce, o które mi chodziło podczas wschodu słońca, kiedy miało być olbrzymie, potężne. Najlepiej, żeby było jeszcze malinowym okręgiem. Okej, dobra. Mamy to. Jeszcze odrobinę zmieniłem przed chwileczką kadr. Poczekam na kolejną partię odsłony, gdy pojawi się tutaj słońce i mam nadzieję, że w ten sposób uzupełnię swoje zbiory kadrów porannych, bo teraz o poranku zrobiłem jeszcze kilka ujęć takich detali. No i myślę, że w tym momencie mogę się spokojnie pakować.